Hej, ho! A właściwie powinnam powiedzieć halo, hop, bo to jest takie moje ulubione powiedzonko, którego używała babcia mojego męża, która była niezwykle pogodną osobą. A dzisiaj jest taki dzień, który mnie zainspirował do tego, żeby pogadać z tobą o naszych nastrojach. Bo czasami jest tak, jak ta pogoda dzisiaj, że jest ponuro, pochmurnie. Jakiś ogromny orkan szalał dzisiaj nad Polską. Wczoraj potwornie bolała mnie głowa i też miałam ochotę się zwinąć w kocyk i dzisiaj w ogóle nie wstawać rano z łóżka. Ale pomyślałam sobie, że podzielę się z tobą takim sposobem moim na to, jak wyjść z dołka. Bo czasem trzeba posiedzieć tam w tym dole, zwinąć się w kłębek, poczuć te trudne emocje. Czasem jest to taki smutek, przygnębienie, taka niemoc. Nie wiadomo, co to jest, a przeważnie pod takimi uczuciami jeszcze głębiej jest strach, że coś nam nie wyjdzie, że czeka nas coś trudnego, jakieś wyzwanie, jakaś rozmowa kwalifikacyjna, albo jakiś egzamin, albo jakieś spotkanie trudne. I my wtedy się tak właśnie kulimy w sobie, więc żeby to zmienić, żeby poczuć energię, bo energia jest nam potrzebna do życia, ja mam taki sposób, żeby przetransponować tą energię, tą intencję strachu, z którą gdzieś tam jesteśmy, na energię, na intencję miłości. I podam Ci przykład, bo to jest chyba najlepszy przykład. Zawsze jak wsiadam za kółko i prowadzę auto, to czuję ogromny strach. To jest wbudowany ten strach we mnie po prostu tak mocno, że czasami odbiera mi oddech. Mam kołowrotek myśli w głowie i wtedy czuję takie napięcie mojego ciała, czuję taki niepokój. Bie wydech, o którym ci mówiłam. Mam zawsze wodę pod ręką i też proszę cię, żebyś szybko po tą wodę poszła, bo będzie nam potrzebna przez cały dzień dzisiaj, ale w czasie tańca, po tańcu chyba najbardziej. I co ja wtedy robię? Mówię sobie tak, jadę z miłością. Tylko tyle. I zaczynam czuć takie uczucie spokoju. Po tym wydechu uspokajam myśli. Moje serce przepełnia taki spokój, takie właśnie uczucie miłości. Myślę sobie, super, że jadę. Jestem wdzięczna sama sobie, że wsiadam za to kółko, że mnie to auto oprowadzi, że mnie zawiezie w to miejsce, w które potrzebuję, w którym chcę się znaleźć. Zaczynam widzieć wszystko w innych kolorach. I to jest właśnie to przetransponowanie, przetransponowywanie tych trudnych uczuć, tego strachu, miłość. I tak jest we wszystkich działaniach. Pomyśl, co robisz ze strachu, a co robisz z miłością, z miłości do siebie i do innych. O tym jeszcze troszeczkę później powiem, bo chcę cię rozruszać dzisiaj, pobudzić do życia. Włączę utwór, który podrzuciła mi Asia. Dziękuję Ci bardzo, Asiu. Dynamiczny utwór zespołu Wonky One. I give it to you. Czyli dałem to Tobie. Daj to sobie. Daj to sobie. Daj sobie miłość. Zacznij od wczucia się w muzykę. Zrobię troszeczkę głośniej. On ma bardzo charakterystyczny rytm, taki pulsacyjny. Wibracje, poczuj wibracje. Zaczyna krążyć w tobie energia. Z nogi na nogę, nie musisz dużo robić ruchów. Poczuj, jak twoje ciało bansuje. Wgnaj kolana. Jest, czujesz to? To spróbuj podkręcić rytm. Tańcz na całego. Oddychaj.
give it to ya. Oh mama say, I 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 give it to ya. Oh mama say. Bardzo dziękuję, że tu jesteś. Uspokajamy oddech. Uspokajamy nasze tętno. Pijemy wodę. Pewnie zauważyłaś, co tu się działo w trakcie jakiejś czary mary. Protasana zmieniła strój w trakcie tańca. To był taki mój mały trik, ale taki symboliczny trik po to, żeby ci pokazać, że tak wiele zależy od nas, co się w naszym życiu będzie działo. To, że wstaniemy w zdołowanym nastroju, to nie znaczy, że cały dzień będzie taki. Wyjdzie słońce, ale najpierw to słońce musi wyjść z nas. Dzisiaj mam na sobie taką zieloną sukienkę, którą uszyłam rano. Obiecałam ci, pamiętasz, że to zrobię. Zrobiłam to bardzo szybko, spontanicznie. To jest kolia Bajdzibeki, moja ukochana, którą dostałam kiedyś, kiedy organizowaliśmy wybory Miss Polonia Krakowa. To są kolczyki, zawsze mam tylko jeden, ale dzisiaj postanowiłam ubrać dwa, żeby podkreślić ten symbol dbania o siebie, dbania o swoją energię, kochania tego, co robimy. Zamieniania tej energii, takiego strachu, tej niemocy w miłość, która nas prowadzi, która nam otwiera różne drzwi, ścieżki, rozwiązania pokazuje. Ta sukienka może być też z paskiem, pokażę ci. Nie mam operatora kamery, więc muszę sama tutaj kombinować. Tak, jeżeli dodamy pasek, możemy lekko. Jest trochę długi ten pasek, więc zrobię kokardę. Wygląda to w ten sposób mniej więcej. Tak, chyba jeszcze za luźno. To jest materiał elastyczny, więc trzeba dosyć mocno go ścisnąć. Tak. Więc w takiej wersji. To jest taka wersja glamour. Wcześniej byłam w moim stroju po domu, ale z tego samego wykroju uszyłam tą sukienkę, w której mogę śmiało iść na wesele, na bankiet, na przyjęcie. Pomyślałam sobie teraz, że chyba pójdę w niej na Sylwestra w tym roku. Dobrze, to tym
I w tym nastroju, takim pozytywnym, kończę dzisiejszy dzień wyzwania. Skojarzyło mi się coś jeszcze teraz, bo sobie przypomniałam, że kolor zielony to jest kolor kolor czakry serca. Ona jest, nie wiem, czy będziesz. O, tu jest, dobra. Zielony to jest kolor czakry serca, energia miłości. Z tym cię zostawiam, z tym kolorem, z tym przesłaniem, żeby strach rozpuszczać miłością. Do zobaczenia jutro. Pa.